Varan z Komodo to największa współczesna jaszczurka, osiągająca do około 3 metrów długości i masę około 70 kg. Ten wyposażony w potężne cielsko, wielkie zęby, pazury, silny ogon oraz jad, gad, jest w stanie powalić nawet duże ssaki. To teraz wyobraźcie sobie bardzo podobnego jaszczura, tylko dwa razy dłuższego i kilkanaście razy cięższego. Tym była właśnie Megalania. Bliski krewny warana z Komodo, który żył w Australii jeszcze stosunkowo niedawno, bo 50 tysięcy lat temu, w czasach pierwszych aborygenów. Jak wyglądało życie tego australijskiego smoka? I jak przebiegło spotkanie pierwszych Australijczyków z tym gigantem? Pierwsze kości tego zwierzęcia, dokładniej mówiąc trzy kręgi, opisał w 1859 roku angielski paleontolog Richard Owen. Ten sam, który kilkanaście lat wcześniej wymyślił nazwę dinozaury. Jednak to znalezisko z Australii nie było dinozaurem, a jaszczurką. W swoim opisie Owen porównywał nowo opisany rodzaj do dwumetrowego warana wielkiego, największej współczesnej australijskiej jaszczurki. Zamieścił nawet porównanie na rysunkach. To jest kręg Megalanii, a to małe obok to kręg warana wielkiego. Według Owena wymarła jaszczurka musiała mierzyć jakieś 6 metrów długości, tyle co największe dzisiejsze krokodyle. Oczywiście ta długość była oparta o jedynie 3 kręgi, więc oszacowania były bardzo niepewne. Niestety jest to problem, który nie uległ dużej zmianie przez te ponad 160 lat, które minęły od pierwszego opisu tego gada. Oczywiście znaleziono dużo więcej kości, jednak ani jednego kompletnego szkieletu, stąd wszelkie oszacowania są póki co niepewne. Jedne mówią o zaledwie 4,5 metrach długości i masie nieco ponad 300 kg, inne mówią nawet o 8 metrach długości i masie blisko 2 ton. Zwykle mówi się jednak o około 6 metrach długości i masie mniej więcej 0,5 tony. Tak czy siak Megalania jest największą znaną lądową jaszczurką. Większe były jedynie morskie mozazaury, które żyły w późnej kredzie. Wróćmy na chwilę do badań Owena. Uznał on, że znalezione przez niego zwierzę należało do wcześniej nieznanego rodzaju i gatunku, utworzył więc nową nazwę Megalania prisca. Jednak według współczesnych badań opartych o analizy filogenetyczne, gatunek ten był najbliższym krewnym warana z Komodo, czyli Varanus komodensis, lub innego warana blisko spokrewnionego z tym z Komodo, warana papuaskiego, czyli Varanus salvadori. Wynika z tego, że tak zwana Megalania znajduje się wewnątrz rodzaju Varanus, a zatem nazwa Megalania stała się młodszym synonimem nazwy Varanus. Obecnie stosowana przez naukowców nazwa tego zwierzęcia brzmi zatem Varanus priscus. Nie Varanus prisca, bo Megalania była nazwą żeńską, a Varanus to nazwa męska, więc ten drugi człon nazwy odpowiednio odmieniono. Ale tutaj dla uproszczenia będę nazywać to zwierzę mianem Megalania. Określenie, które nadal funkcjonuje jako taka nieformalna, potoczna nazwa. Jak wyglądała Megalania? Najpewniej wyglądem zewnętrznym bardzo przypominała dzisiejsze warany. Było jednak kilka różnic. Jedną z nich była obecność na czaszce niewielkiego grzebienia. Jak spekulują niektórzy badacze, być może za życia był on pokryty tkankami miękkimi w taki sposób, że był jeszcze większy, dzięki czemu mógłby spełniać funkcje pokazowe, jako taka ozdoba prezentowana płci przeciwnej podczas godów. Najważniejszą różnicą był jednak rozmiar. Przez swoją wielkość Megalania musiała być odpowiednio masywniej zbudowana, co dobrze widać po kości ramiennej i kręgach tułowia. Były bardziej przysadziste i masywne niż u jej dzisiejszych krewnych. Taka masywna budowa tej jaszczurki jest ważną kwestią w rozważaniach nad dietą tego zwierzęcia. Z jednej strony był to największy mięsożerca w swoim środowisku. Porównywalne były jedynie krokodyle, w tym być może lądowa quincana. Megalania mogła więc spełniać rolę szczytowego drapieżnika. Z drugiej jednak strony taki rozmiar mógł utrudnić pościg ofiary. Są na to nawet badania. W jednym z nich porównano stosunek wielkości dzisiejszych waranów do ich sposobu poruszania się.
Zwykle większe zwierzęta mają bardziej wyprostowane kończyny, dzięki czemu tracą mniej energii na utrzymywanie ciała nad ziemią. Jednak w przypadku waranów zarówno niewielkie, jak i duże gatunki mają te nogi rozstawione na boki. Większe warany muszą mieć więc silniejsze mięśnie do utrzymywania swojej pozycji, a tym samym są mniej efektywne w bieganiu. Waran z Komodo jest więc gorszym sprinterem niż mniejsze od niego gatunki. Jeśli Megalania także miała takie nogi rozstawione na boki, to jej prędkość musiała być jeszcze mniejsza. Niektórzy sugerują więc, że była ona padlinożercą, a nie drapieżnikiem. Tylko czy warany naprawdę potrzebują szybkości, by upolować ofiarę? Waran z Komodo nie atakuje tak jak na przykład gepard. Rani on najpierw ofiarę, nawet tak wielką jak koń czy bawuł, a następnie podąża za nią, czekając aż się wykrwawi i straci siły. Służą do tego nie tylko ostre pazury i zęby, czy potężny, ogłuszający zwierzę ogon. Prawdę mówiąc, żuchwa warana jest stosunkowo słaba, więc wcale nie jest idealną bronią. Dlatego waran ma specjalną broń – jad. Niegdyś sądzono, że w ślinie smoka z Komodo znajdują się bakterie, które infekują zaatakowane zwierzęta. Badania z 2006 roku ujawniły jednak obecność jadu. Zawarta w nim toksyna przedostaje się przez ugryzienie do krwi, wpływając na jej ciśnienie i zdolność do krzepnięcia. To powoduje szybsze wykrwawienie się ofiary. Czy Megalania także miała taki arsenał? Bezpośrednich dowodów na to nie ma, jednak bliskie pokrewieństwo z waranem z Komodo, a także podobna, słaba budowa szczęki sugeruje, że tak. A jeśli to prawda, to okaże się, że Megalania jest największym w dziejach znanym nauce jadowitym kręgowcem. Na co mogła polować Megalania? W Pleistocenie Australię zamieszkiwało wiele dziś już wymarłych gatunków torbaczy. Niektóre były dużo większe niż te współczesne. Największe były diprodonty. Niektóre gatunki osiągały masę nawet kilku ton. Żył wówczas także największy, ponad 200-kilogramowy kangur, Prokoptodon, oraz wiele, wiele innych zwierząt. Prawdopodobnie wszystkie mogły stać się ofiarą Megalanii. Jednak mniej więcej 50 tysięcy lat temu większość dużych australijskich zwierząt, wielkie ssaki, lądowe krokodyle i sama Megalania wyginęły. Zbiegło się to z dwoma czynnikami, zmianami klimatu oraz z przybyciem do Australii nowego gatunku – człowieka. Czy to przodkowie aborygenów doprowadzili do zniknięcia australijskiej megafauny? Nie można tego z całą pewnością potwierdzić. Jednak korelacja wydaje się być nieprzypadkowa. Niezależnie od tego, co spowodowało, że Megalania i inne pleistoceńskie zwierzęta wyginęły, efekt jest taki, że dzisiaj jedynymi pozostałościami po wielkim kuzynie smoka z Komodo są jego niekompletne szczątki. Oraz, być może, wierzenia aborygenów. Niektórzy sugerują bowiem, że wiele stworzeń z australijskich mitów zostało zaczerpniętych z opowieści o wielkich zwierzętach sprzed tysięcy lat.